i wróciłem już na swój brzeg rzeki. Jestem już po mojej stronie, że tak powiem. Po stronie, z której zazwyczaj obserwuję narew. Jestem w tej chwili na łąkach. Może gdzieś tam w oddali usłyszycie właśnie jak zerwało się stado gęsi. Ja widzę, ja stąd widzę, po prostu są ich setki, jak nie tysiące. Jedne odlatują, inne widzę, że przylatują. Po prostu spektakl, no coś niesamowitego. Boże, jak ja kocham takie widoki. Witajcie. Witam Was po kilku tygodniach od ostatniej wizyty. Tutaj na tym wzgórzu chcę Wam pokazać, jak dziś wygląda Dolina Narwi. Jak ona wygląda na chwilę obecną. Mamy dzisiaj słoneczną pogodę, ale chwilami powiewa wiatr, co pewnie będzie słychać na nagraniu. Ale głównie chciałbym Wam pokazać, jak już woda opadła, jak wygląda krajobraz, gdy mamy już zaawansowaną wiosnę. Ostatnie to było koniec marca, więc te rozlewiska, to wszystko było takie bardziej widoczne. Teraz już widać, że woda opada, ale wyraźnie tutaj widać zarysowane koryto rzeki. A tutaj jest takie dosyć ciekawe miejsce, ponieważ ono z góry, z lotu ptaka, może znajdę zdjęcie, to Wam pokażę, wygląda jak litera omega. Bardzo ciekawie wygląda. Przede wszystkim jest zielono. Jest słonecznie dzisiaj, więc no te czuć tą wiosnę, czuć ten klimat, to wszystko. Drzewa budzą się do życia, pokrywają się zielenią i wszystko staje się takie, jak być powinno. Bo właśnie tam dalej jest tak ciekawie, słuchajcie, bo jest generalnie widok na panoramę Łomży. Ale tam dalej to już są takie mniej zamieszkałe tereny. Mówię, tam gdzieś w oddali na horyzoncie. Więc tutaj bardzo często też przychodzę, siadam i patrzę na te moje łąki. Też czasami podsłuchuję, podglądam ptaki, które tutaj licznie przybywają. W tej chwili już jest cisza, już tego nie słychać, tego gwaru ptaków. Woda opadła niestety, więc one nie mają tutaj za bardzo czego szukać. Okresy godowe już się też pewnie zakończyły. Nie znam się na ornitologii. Tak tylko zakładam, że mogło tak się właśnie wydarzyć. Ale chcę Wam pokazać to piękno, słuchajcie, bo no szkoda, że ten samolot teraz leci, ale zobaczcie, tutaj kwitną drzewa, grusze, śliwy, różnego rodzaju inne, których w tej chwili nie potrafię nazwać. Nie widzę ich z bliska, ale chcę Wam pokazać to piękno, jak to wygląda, jak ja się tutaj przychodzę i zachwycam tym wszystkim. Naprawdę jest cudownie. Jeszcze trochę tutaj jest zarysowana droga, widać jak ta droga na te nasze łąki wygląda. Przypomnę tylko, że w korycie znajduje się rzeka Narew. Tutaj po lewej stronie, nie wiem czy będzie to dobrze widać, znajduje się jedna z odnóg, tak zwana Narwica. Ona wypływa gdzieś tam i przepływa tu przez kilka miejscowości i z powrotem wpływa do rzeki. Pokażę Wam, słuchajcie, również źródło potoku, strumienia, który przepływa też obok mnie. Właśnie pójdę i pokażę Wam, jak wygląda źródło takiego potoku, który wpada do Narwicy, do tej odnogi Narwi, a później do samej Narwi. Pięknie, po prostu jest cudownie. Kocham takie miejsca. Kocham przebywać w takich miejscach, gdy mam dzień wolny, tak jak dziś, niedziela. Po prostu usiąść,
nie ma zbyt dużego ruchu na drodze. Wszystko zamiera, wszystko staje, bo to dzień święty. Niedziela to dzień święty, więc trzeba w taki sposób celebrować to święto. Tam gdzieś w oddali widzę, w okolicach mojej łąki, widzę kilka osób. Nie wiem, jeszcze na chwilę obecną nie podejmę się podejść tam, sprawdzić, jak te moje łąki po zimie wyglądają. Idę dalej, słuchajcie. Idę dalej podziwiać to piękno przyrody.